Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Forspoken, 10 odcinek. No i w dzisiejszym materiale mamy przejść na południe tej całej Afii, żeby zdobyć materiały, leczenie do tego bohatera Roba, czy tam Boba. Więc proszę bardzo, musimy się dostać całkiem daleko aż do tej lokacji. To jest tak zwany Avowed, jak to jest? Avowed Castle. Więc w dzisiejszym materiale postaram się tak daleko jeszcze dotrzeć. Zobaczymy, czy to będzie takim prostym rozwiązaniem. Na początek nowi przeciwnicy, co to jest? Break Zombie? Tak, czyli po prostu musimy je zaatakować. Chwila, moment, a już sobie z kimś takim przecież radziłem wcześniej. Dobra, czyli proszę bardzo, przejdźmy do samej walki. Ciekawa sprawa, że dopiero teraz mogłem je zeskanować. Z taką bardziej szczegółową informacją. Dobra, więc proszę bardzo, za pomocą tego ognistego mieczyka wychodzi to całkiem szybko. Na takich podstawowych wrogów będzie chyba to lepszym rozwiązaniem. O, jeszcze mamy burzę. No tak, czyli trzeba uważać na te całe kreatury na niebiesko zaznaczone, ale jednym z rozwiązań jest po prostu ucieczka. Trzeba jeszcze uważać, czy mam wystarczająco tej staminy w dolnym lewym rogu ekranu. No i proszę bardzo, jakkolwiek daliśmy radę. To jest jednak dosyć trudny przeciwnik, jeden z najtrudniejszych do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o wilki, także nie stanowią wielkiego zagrożenia. Ten mieczyk w zasadzie przebija wszystkich. Dobra, jak się teraz dostać w odpowiednią lokację? Jakoś sobie zeskoczymy może. I tak nie ma tutaj fall damage, możemy spać z wysokiej odległości. No dobra, w tej części krainy akurat nas nie było, to ta bardziej południowa, chyba jakieś wodne tereny powinny tam być. Jakieś bagniste, nie wiem, jakieś morza podobno. Pamiętam to jeszcze z tych wszystkich notatek, więc zobaczymy. A na samym wstępie mam jeszcze zdjęcie dla tych dzieci. Come on. Trochę do góry jeszcze. Dobra. Musimy jeszcze jedno znaleźć i zrobimy tą misję poboczną. Dobra, więc zatrzymamy się w jakichś bardziej ciekawych lokacjach, jeżeli będą jacyś, nie wiem, nowi przeciwnicy albo coś w tym rodzaju. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które już sprawdzaliśmy, jakieś, nie wiem, labirynty albo coś w tym stylu, to raczej sobie to pominę. Ten z kolei to jest jakiś labirynt? Na czym to polega? Nie pamiętam w sumie takich rzeczy. Ruiny. Ma tu jakiś wrogów? Po prostu materiały do kraftowania i ulepszania postaci. Ale w sumie nie widzę nic super charakterystycznego. Tędy? Jakie rzeczy do zabrania? Zawsze warto to jednak zobaczyć. Jeszcze jakaś szkatułka z informacją. Didn't think there'd be anything left here. Never mind a book. And you're going to read it? It's got dead person on it. No mówiąc tak w skrócie, była to historia jakiejś dwójki bohaterów, jedna kobieta, która miała super moce i odrzuciła jakiegoś mężczyznę. Mniej więcej na tym to polegało. Zobaczmy tędy. To jest z kolei opis krainy Wizorii, która charakteryzuje się dużą ilością owiec i pasterzy. I to jest taki krótki opis, nic super konkretnego. Więc jeżeli chodzi o te ruiny, to było chyba na tyle.
Zobaczmy może z tą główną fabułą. Mamy akurat przejście chyba do tej nowej lokacji. Zobaczmy. Jak sobie tutaj poradzić? Może dałoby radę jakkolwiek wyskoczyć, na przykład za pomocą tego kryształu. Zobaczmy. O, dobra. You said it was one of the two things you had. It's... well... I did some things that were against the law. But I had to do them to survive. You told us about the moral code of all of that is. She was known for her infallible sense of justice. Her ability to find a fitting punishment for any crime. Ah, yeah, justice. I see. An eye for an eye, a tooth for a tooth. She loved taking body parts when someone killed her. What? No, wait, I didn't mean literally. If someone was trying to convict you of stealing, it was off with their hands. Well, I definitely would have lost a few limbs for my nonsense. How many are you talking about? More than I'd like to admit. Let's leave it at that. Dobra, chwila, moment. Wydaje mi się, że w sumie już byłem w tej krainie trochę wcześniej. Właśnie demo się odbywało. Nie wiem, czy pamiętacie. Może trochę inni przeciwnicy teraz byli niż za tym pierwszym razem, ale to z pewnością jest właśnie ta lokacja. Nie wiem, czy pamiętacie. Dobra, fajna sprawa. Więc już mniej więcej wiem, czego się w tym miejscu spodziewać. Chyba nie było takich licznych rozmów wtedy jeszcze z tym... jak to nazwać? No, ramiennikiem. Dobra, więc co? Wytworzmy sobie więcej leczenia, może ulepszanie naszych... części garderoby, ale... niestety niczego takiego nie widzę. Attendance? Chwila, moment. A, tylko jeden. Jeden więcej zdrowia, ale zawsze fajna sprawa. Ten z kolei kolejne informacje. Okej, czyli Tanta zbudowały właśnie te kamienne konstrukcje na przestrzeni całej Afi, w szczególności jakieś wieże czy też iglice. W sumie tyle. Coś więcej? No tak, mamy kolejne interesujące jeszcze lokacje, te całe safe roomy. No dobra, to się przyda. Jakoś jeszcze później. I chyba nawet nie ma co odpoczywać. W sumie jesteśmy już wymaksowani, więc więcej raczej nie zrobię. Dobra, więc ruszamy do tych kolejnych punktów. Na razie tylko i wyłącznie jeden udało się zyskać. Kolejny znajduje się tuż właśnie opodal. Czyli z tej oto strony, właśnie na tym wielkim moście. Więc zaraz zobaczymy. A na samym wstępie mamy... możliwość odblokowania terenów. Zobaczmy, co jest w okolicy. Jakieś kolejne zwierzęta. No, bardziej przyrodnicza kraina, jak sobie możecie zaobserwować. Wszędzie zielone pastwiska, więc w sumie fajna sprawa. W sumie tam warto by było też podejść. Chwila, moment. Postaram się to zrobić, ponieważ wykonamy misję poboczną. Which means we gotta go all the way to the castle town, right? If Prof doesn't find you before you can get there, yes. I'm not fighting any more Tantas. Oh, check out the Robin Hood wannabes. They're Prov's minions, and they don't look like they're keen to let us through. Guess we're just gonna have to be extra persuasive. Hey, you hear that? Nie, mam jakieś dodatkowe jeszcze dźwięki. Na razie nic nie słychać. Może jakieś inne potwory, ale ciężko powiedzieć. Pamiętam w tym demie, że rzeczywiście byli jacyś mocniejsi przeciwnicy w tej lokacji. Jakieś krokodyle przykładowo.
Więc nie wiem. W każdym razie kolejne zdjęcie. I to już będzie właśnie tym ostatnim. Dobra, czyli misja z tymi dzieciakami jest załatwiona chyba? No tak, to zyskamy właśnie te nowe umiejętności, więc zawsze warto to zobaczyć. Dobra, nowa umiejętność. Okej, czyli kilkukrotnie będę mógł się wspinać pionowo do góry. Czyli za pomocą po prostu kółka, okej. Taka bardziej umiejętność pasywna. Dobra, zanim zrobimy coś więcej, w sumie chyba bym się teleportował. Zobaczmy na mapę. Gdzie my teraz byliśmy? O tędy, place marker, fast travel. Rzeczywiście tak jest. No tak, czyli teraz znajdujemy się właśnie na tym szczycie po raz kolejny. No i proszę bardzo, właśnie główną misję mamy z tej oto strony. Przedostaniemy się przez ten mościk, a tędy z kolei, z kim ja mam do czynienia. To jest chyba jakiś nowy rodzaj przeciwnika. Chwila, moment. Wydaje mi się, że to jakiś łucznik albo coś w tym stylu, rzeczywiście. Dobra, warto to w takim razie przetestować. Może za pomocą skanowania jeszcze. Kman, skanowanie przeciwników, skup się na wrogu. No tak, są szybcy, mogą jakkolwiek skakać i strzelać strzałami. Warto by było spowolnić ich poruszanie jakkolwiek, to jest dobrym podejściem. No nie jestem pewien, czy ta broń, którą mam obecnie, będzie w tym miejscu najlepsza. Kurde, głupia sprawa. Dobra, zmieńmy sobie może na przykład na to standardowe. Urany! Wydaje mi się, że te spele będą trochę mocniejsze. Kurde, ale mnie przebili. Ja nie mogę. To mamy jednak grupę dosyć ciężkich przeciwników. Ledwo co żyje. Trzeba się chwilowo odsunąć. Może te zwyczajne ataki tego rodzaju? Patrzcie, jak mnie obijają. To już jest pierwszy ciężki przeciwnik. Taki zwyczajny. Dobra, uciekamy. No ale jeszcze mi po nogach strzelają. Dobra, powoli wychodzi, ale ta kraina jednak charakteryzuje się trochę wyższym poziomem trudności. Tak, czyli najlepszym podejściem będzie spowolnienie tych wrogów, ale to no, nie zaatakuje jakoś więcej osób jednocześnie. Dobra, nareszcie. No jeszcze mamy walkę z minibossem. I'm afraid so. You might want to keep an eye on those scales. Yeah, I'm not getting a good feeling about this. You're nearly out. Ugh, what a pain. Dobra, ten przeciwnik jednak trochę boli. Ja nie mogę, jakie szybkie ataki. Pomocy. Dobra, powoli dajemy radę. To chyba ataki ogniste byłyby w tym miejscu dobre. Spróbujmy.
Dobra, unikamy. It appears to be weighing its next move. No dobra, to jest efektywne. Właśnie zauważyłem, że ten przeciwnik jest taki mroźny i dlatego myślę, że dobrze to skontruje. Dobra, jeżeli chodzi o ten znacznik, come on, jak to teraz zlikwidować? Destination reached. Dobra, fajna sprawa. Jeszcze mamy dwa punkty do zwiedzenia, trochę dalej. Zobaczę, może uda się od razu do tej finalnej miejscówki jakkolwiek dotrzeć. No chyba te tereny akurat nie były już dostępne w demie, gdzieś tutaj się kończyła ta granica, więc już nie poznaję tych lokacji. Ten z kolei, patrzcie na to. Za pomocą tego kwadratu dał obrady chyba wystrzelić jakoś w powietrze. Chwila, moment. Never seen so many trees. Yes, ever while it's certainly a more green and pleasant land than Freynost. But the break's just as bad here, right? I'm afraid so. And it only gets worse from here. Kurde, jak ciężko z tego skorzystać zaraz. Jeszcze muszę przytrzymać ten kwadrat przez dłuższy moment. A, dobra, okej. Okay. Czyli jeżeli trzymam kwadrat, to mamy spowolnienie czasu takie. Nawet nie wiedziałem. Kurde, jeszcze eksplozje powodują, dajcie spokój. No to mamy wysoki poziom trudności na tej krainie. Muszę w tym miejscu przyznać, chyba zmienię sobie rodzaj ataków zaraz. Nie wiem, czy to szybciej w sumie wyjdzie. No teraz to ataki na dalekie odległości, muszę się tych pozbyć, latających. Dobra, nareszcie o rany, ale muszę unikać walki na wszelkie możliwe sposoby od teraz. Ja nie mam żadnego leczenia chyba, no właśnie. Dobra, to jakkolwiek zniszczyć? Chyba nie. Nie ma opcji. No rzeczywiście, tylko taki ślad pozostaje. Dobra, ciężka sprawa, gdzie może być jakiś safe room w okolicy? Chmmy. Coś tu mamy, na wprost jakiś pojedynczy domek, ale nie wiem, czy to jest odpowiedni rodzaj. Jakieś opuszczone zabudowy i przeciwnicy, nie ma szans. Już nie będę teraz pojedynkował, zobaczmy na mapę. Gdzie się teraz znajduję? Chwila, moment. Czy ja coś zawaliłem? A nie, mamy misję jakąś poboczną zaznaczoną, nie wiem czemu aż tak daleko. No nie widzę niestety niczego charakterystycznego, kurde. Tędy mamy domek. Dobra. Something's there. What should we do? Could pretend we didn't notice. Ledwo co żyje, nie ma szans. Te pierwsze krainy były dosyć proste, ale od teraz trzeba mocniej uważać. I teraz zauważyłem, że czasami możemy ten fall damage uzyskać, jeżeli chyba jesteśmy w trakcie jakiejś walki. Dobra, te ruiny zaraz zobaczymy. Skupmy się właśnie na tym domku na samym wstępie.
Tylko znowu nie mamy tej energii. To w dolnym lewym rogu jest zaznaczone. Za pomocą takich, nie wiem, kryształów. Jeszcze jakieś dodatkowe monumenty, coś tam mamy na samym szczycie tego kamienia, zaraz to zobaczymy. No nie wiem, ta kraina jest jednak trochę trudniejsza, nie wiem jak to wygląda na rozgrywce, na gameplayu, ale trzeba bardziej jednak uważać na te wszystkie stwory. Bardziej wymagająca rozgrywka, dobra, mamy save'a. No i pora się jakkolwiek ulepszyć, zyskać materiały. Dobra, czyli co? Proszę bardzo, mamy kolejne jeszcze save'y. Tu mamy jakąś większą arenę. Może będzie jeszcze jakaś walka z bossem, jeszcze się okaże. No przy okazji zawsze mamy jakieś dodatkowe leczenia. Właśnie w tych safe roomach, więc warto to sprawdzać. Are you going to read something? Właśnie nie wiem, czy się opłaca w sumie, czy mogę. To już mam ulepszone, to te skille poboczne. Dobra, rozpoczynamy naukę. A nie, to już jest chyba załatwione, jak to wygląda. Lernę. Czyli możemy się wszystkich tych rzeczy nauczyć? Które są tak na żółto zaznaczone, na czym to teraz polega? Nawet nie muszę tego wszystkiego akceptować, się okazuje. Ciekawa sprawa. A, to chyba te punkciki takie żółte, które otrzymujemy. Takie charakterystyczne, na przykład mamy 74 zaznaczone. To co zbierałem chyba tą manę. Na przestrzeni rozgrywki, już zapomniałem. Dobra. Czyli to już zostało zrobione i co, jeszcze się prześpimy, bo nie jesteśmy akurat na maksa. Dobra, zobaczmy w takim razie, czy mógłbym jeszcze się jakkolwiek wykraftować, jeżeli chodzi o te wszystkie leczenia. To jakąś trawę trzeba zbierać i dopiero wtedy, tak? Mać właśnie balm flax jest potrzebny, dobra? Jeżeli chodzi o ulepszanie, o proszę bardzo, więcej zdrowia, zawsze fajna sprawa. No dobra, całkiem sporo żeśmy zyskali. Te materiały trzeba częściej zbierać. Akurat nie patrzę na to aż tak super często. Kurde, ale patrzcie tylko na te wszystkie krajobrazy. Bardzo ładnie to jednak wygląda. Jakieś jeziorka tutaj stworzyli. No często mamy takie ruiny, na przykład coś w tym stylu. Ale nic z nich nie jest jakoś super charakterystycznego. Jakieś większe ruiny, coś w tym stylu. Takie rzeczy tylko w jakichś miejscach głównych można odnaleźć, jest najważniejsza fabuła. Dobra, wejdźmy jeszcze na sam szczyt tej oto wieży. Patrzcie na to. A, to będą te łamigłówki. No nie! Ja nie mogę. Kurde, wspinaczka jest ciężka. Pomocy. Ale zaraz może damy radę. Ej, chwila. Dobra, daliśmy radę, uff. No i mamy te łamigłówki, które są na wysokim poziomie trudności i które ja rozwiązuję w bardzo profesjonalny sposób, a mianowicie za pomocą
Spentmana. Dobra, jeszcze trochę mamy. Unlock. Let's see. What do we got here? Już próbowałem to wcześniej jakoś zdobywać, ale... Znaczy odblokowywać te łamigłówki, ale to jest wysoki poziom trudności, dużo to jednak zajmuje. Znaczy będę pomijał takie rzeczy. Stay with me. Damn it. Czy jednak mamy ten fall damage, się okazuje, trochę żeśmy oberwali przed chwilą. Znaczy nie zdrowia, ale tej energii w dolnym lewym rogu ekranu. Więc na tym to polega. No zawsze warto jeszcze zebrać czasami te wszystkie roślinki, to jest ten Balm Flux tak zwany, czyli żebyśmy mogli się uleczyć. Dobrze, że to jest dosyć częste. Dobra, więc kolejny punkt, najlepiej tamtędy się dostać, 900 metrów. Jak to teraz zrobić? Może tym mościkiem? Także kolejna wieża do szybkiej podróży, fajna sprawa. No i co w tym miejscu mamy interesującego? To są te wszystkie pułapki wrogów, powiedzmy, i tam. O, mamy też kolejnego save'a, dobra, warto to zobaczyć. Nawet nie wiem, czy jest możliwość szybkiej podróży między tymi save'ami. Tego akurat nie próbowałem. Tutaj z kolei z kim my mamy do czynienia? Te zwyczajne niziołki, czy tam jak je nazwać, gobliny. No nie jest to jakiś najmocniejszy przeciwnik, no ale coś potrafi zaatakować. Nie tak jak te zombiaki z samego początku gry. Patrzcie, jak mnie przebił przykładowo. Pojawił się kolejny przeciwnik. Jeszcze jakieś informacje? Chyba nie będę się ze wszystkimi pojedynkował. Ten z kolei? A ten to kto? Ja w sumie ledwo co żyję. Może skille ogniste będą właśnie super efektywne. To jest jakiś, nie wiem, chodzący drzewiec, roślinka jakaś. Zobaczmy. Powoli go przebijamy. To już wyparowało, dobra. What the hell is this? I'm not entirely sure. Careful now. Okej, czyli musimy pokonać bossa w jakiejś próbie czasowej. Dobra, zobaczmy, powiedzmy. Może to będzie ten, z którym już przed chwilą się pojedynkowałem. A nie, to jest ten, jak to się nazywa, lodowy. Tylko trzeba wykonywać uniki w odpowiedniej chwili i tyle. Będzie szybki pojedynek. Why the hell not?
Dobra, daliśmy radę. Przez chwilę myślałem, że w sumie zginęłem. Bo tam tyle ataków było, że nie wiem. No dobra, opłacało się w takim razie quit. Przy okazji mamy także kolejnego save'a, okej. Ten z kolei, co to za wróg? Łączenie człowieka oraz kruka, nie wiem, coś w tym stylu. Czy jakieś ataki nie do ominięcia, zaraz zobaczymy. To już powoli mamy mało zdrowia. Jakaś lepsza defensywa by się przydała. Ile tych kruków, dajcie spokój. O nie wiem, czy będę się ze wszystkimi pojedynkował. Chyba pójdę się jednak zasejwować. Albo w sumie za chwilę zobaczmy ten punkt jeszcze. Albo dobra, to już zrobię w kolejnym materiale. Czyli w tym miejscu raczej zakończę, zobaczmy jeszcze jak prezentuje się ta cała lokacja, może zyskamy jakieś kolejne materiały rzeczywiście. No i w przyszłym odcinku pójdziemy już na eksplorację tej docelowej lokacji, musimy oczywiście zdobyć, jak to się nazywa, lek dla naszego przyjacielskiego staruszka Boba. To nie będzie takim chyba prostym zadaniem. No już większość tej krainy żeśmy w sumie zobaczyli, znaczy większość tej drogi do głównej lokacji. Pozostało nam jeszcze kilometr, jasna sprawa. Wcześniej chyba było z 5 kilometrów, więc... Fajnie to wyszło. Ulepszanie jeszcze, zobaczmy do obrady, rzeczywiście. Jeszcze więcej magii. Tutaj z kolei tak jest, także otrzymałem z tej próby całkiem sporo możliwości ulepszenia zdrowia. Więc to było w sumie na ten dzisiejszy materiał. Jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, do jutra!